Czy wiecie, że każdego roku tracimy aż 24 miliardy ton wierzchniej warstwy gleby z powodu jej zanieczyszczenia? Niesie to ze sobą wiele negatywnych skutków, nie tylko dla samego środowiska, ale też dla gospodarki i zdrowia człowieka. Ja nazywam się Magdalena Urbaniak i dzisiaj porozmawiamy o tym, jak za pomocą naturalnych, niskokosztowych metod bliskich naturze możemy poprawić jakość gleby i pozbyć się z niej niechcianych i często toksycznych substancji. Takimi naturalnymi metodami, które pozwalają pozbyć się zanieczyszczeń z gleby, są bio- i fitoremediacja, czyli wykorzystanie bakterii oraz roślin, ich naturalnych właściwości do degradacji albo też do poboru i akumulacji zanieczyszczeń w tkankach. Prezentacja dotyczyć będzie przede wszystkim problematyki zanieczyszczenia gleby i rodzajów zanieczyszczeń oraz wykorzystania bakterii w walce z nimi. Na tym etapie opowiem też o problemach, które napotykamy przy zastosowaniu bakterii do usuwania zanieczyszczeń. Kolejnym tematem jest wykorzystanie roślin jako narzędzi w walce z zanieczyszczeniem gleby oraz sojusz pomiędzy zarówno bakteriami, jak i roślinami w celu maksymalizacji usuwania zanieczyszczeń z gleby. Omawiając problematykę wykorzystania bakterii i roślin w walce z zanieczyszczeniem gleby, warto wiedzieć, co to jest zanieczyszczenie. Otóż zanieczyszczenie środowiska to stan, który wynika z wprowadzania do powietrza, wody lub w naszym przypadku gruntu substancji stałych, ciekłych lub gazowych lub też energii w takich ilościach i takim składzie, że może to ujemnie wpływać na zarówno zdrowie człowieka, jak i przyrodę ożywioną, klimat, glebę, wodę lub też może powodować inne niekorzystne zmiany, np. korozję metali. W przypadku gleby zanieczyszczeniami są wszelkie związki chemiczne oraz pierwiastki promieniotwórcze, a także mikroorganizmy, które występują w glebach w zwiększonych ilościach. Pochodzą one m.in. ze stałych i ciekłych odpadów przemysłowych i komunalnych, z gazów i pyłów emitowanych z zakładów przemysłowych, np. zakładów chemicznych, petrochemicznych, cementowni, hut czy też elektrowni, jak również gazów wydechowych, silników spalinowych oraz substancji stosowanych w rolnictwie, takich jak nawozy sztuczne czy też środki ochrony roślin. Zanieczyszczenia takie zmieniają gleby pod względem chemicznym, fizycznym oraz biologicznym. Obniżają jej urodzajność, czyli powodują zmniejszenie plonów i obniżenie ich jakości, zakłócają przebieg wegetacji roślin, niszczą walory ekologiczne i estetyczne szaty roślinnej, a także mogą powodować korozję fundamentów budynków i konstrukcji inżynierskich, np. rurociągów czy mostów. Zanieczyszczenia gleb mogą ulegać depozycji do środowiska wodnego na skutek wymywania substancji szkodliwych. Powodują one tym samym zanieczyszczenie wód. Na tym slajdzie chciałam Wam pokazać różne podziały zanieczyszczeń. Wyróżniamy m.in. podział zanieczyszczeń na naturalne, będące np. efektem wybuchu wulkanów, oraz antropogeniczne, związane z działalnością człowieka. Ta działalność człowieka może być podzielona na działalność przemysłową i wówczas mówimy o zanieczyszczeniach typu przemysłowego oraz działalność rolniczą i wówczas mówimy o zanieczyszczeniach rolniczych. Dodatkowo możemy wyróżnić podział zanieczyszczeń ze względu na źródło dopływu zanieczyszczeń. To jest zanieczyszczenia punktowe, gdy mamy tylko jedno określone źródło, za pośrednictwem którego substancje zanieczyszczające są wprowadzane do środowiska. Na przykład może być to wylot rury z zakładu przemysłowego oraz też z oczyszczalni ścieków oraz zanieczyszczenia obszarowe, gdy źródłem zanieczyszczenia jest duży obszar, na przykład pola uprawne. Dodatkowo możemy wyróżnić zanieczyszczenia ze względu na typ, to jest zanieczyszczenia fizyczne, takie jak na przykład szkło, różnego rodzaju metale, czy też torebki foliowe, ale też pierwiastki promieniotwórcze, które znajdujemy w glebie. Zanieczyszczenia chemiczne, czyli związki chemiczne, takie jak pestycydy, WWA, metale ciężkie oraz biologiczne. To jest związane z wprowadzaniem do gleby niepożądanych bakterii lub też bakterii, które przekraczają ilość normalnie notowanych bakterii w środowisku glebowym. Zanieczyszczenia chemiczne dzielimy też na pierwotne i wtórne. Pierwotne to takie, które emitowane są bezpośrednio do środowiska, natomiast wtórne to takie, które powstają w środowisku na skutek różnego rodzaju przemian chemicznych. Możemy też wyróżnić podział zanieczyszczeń ze względu na ich formę, na zanieczyszczenia pyłowe, płynne oraz stałe. Badania naukowe wskazują, iż gleba, w tym głównie
Gleba rolnicza ulega zanieczyszczeniu głównie ze źródeł obszarowych w wyniku stosowania m.in. pestycydów, herbicydów, fungicydów, a także biowęgla, zanieczyszczonych osadów ściekowych oraz jako efekt depozycji atmosferycznej z obszarów miejskich i przemysłowych. W wyniku działalności człowieka, głównie przemysłowej oraz rolniczej, do gleby dostaje się szereg zanieczyszczeń, w tym takich, które charakteryzują się niezwykłą trwałością w środowisku, zdolnością do bioakumulacji oraz wysoką toksycznością dla organizmów żywych. Związki takie nazywamy w skrócie PBT, od angielskiego Persistent Bioaccumulative and Toxic. Do tej grupy zaliczamy powszechnie znany DDT, a także WWA, dioksyny, polichlorowane bifenyle, dialdrynę oraz szereg innych toksycznych związków. Warto podkreślić, iż do 90% związków PBT wyemitowanych do atmosfery ulega depozycji, czyli osadzeniu na powierzchni gleby. Sprawia to, że to właśnie gleba staje się długoterminowym magazynem i źródłem uwalniania tych związków do wód, roślinności i zwierząt. Stąd istotnym problemem do rozwiązania jest bezpieczne usunięcie tych zanieczyszczeń z gleby oraz zabezpieczenie produkowanej na takiej glebie żywności przed skażeniem. Pomocą w walce z zanieczyszczeniem gleb mogą być właśnie bakterie posiadające zdolności degradowania zanieczyszczeń. Bakterie. Są to mikroorganizmy, najczęściej jednokomórkowe, które są wszechobecne, to jest występują we wszystkich typach środowisk. Liczbę bakterii na świecie szacuje się na około 5 kwintylionów. W jednym gramie gleby można znaleźć około 40 milionów, a w jednym litrze wody około milion komórek bakterii. Odgrywają one kluczową rolę w obiegu materii, w tym głównie węgla oraz substancji biogennych takich jak azot czy fosfor, przyczyniają się w ten sposób do prawidłowego funkcjonowania środowiska. Ich wszechobecność oraz zdolność do wykorzystywania złożonych związków organicznych, w tym zanieczyszczeń jako źródło substancji odżywczych, sprawia, iż to właśnie bakterie stają się dogodnym narzędziem w walce z zanieczyszczeniem gleb. Wykorzystanie zdolności bakterii do usuwania zanieczyszczeń ze środowiska nazywamy biodegradacją bądź też bioremediacją. Proces ten polega na wykorzystaniu przez bakterie odpowiednich enzymów, które mają zdolność takiej modyfikacji zanieczyszczeń, aby były one mniej toksyczne lub nietoksyczne. Ostatecznym efektem degradacyjnej działalności bakterii jest woda oraz dwutlenek węgla. Usuwanie zanieczyszczeń przez bakterie może zachodzić w dwojaki sposób. Po pierwsze, bakterie mogą wykorzystywać zanieczyszczenie jako jedyne źródło pożywienia i wówczas taki proces nazywamy mineralizacją. W przypadku z kolei, gdy bakterie potrzebują dodatkowego źródła substancji odżywczych, usuwanie zanieczyszczenia zachodzi jako proces dodatkowy i wówczas taki proces nazywamy kometabolizmem. Pomimo, iż badania nad wykorzystaniem bakterii zdolnych do usuwania zanieczyszczeń prowadzi się od ponad 40 lat, do chwili obecnej naukowcy wciąż borykają się z problemem niskiej efektywności tego procesu, przede wszystkim w warunkach środowiskowych, m.in. w skażonych glebach. Dlaczego tak się dzieje? Otóż na szybkość usuwania zanieczyszczeń przez bakterie wpływa wiele czynników, w tym z jakim zanieczyszczeniem mamy do czynienia, jakie bakterie znajdują się w glebie i czy są one aktywne, to znaczy czy produkują enzymy mogące rozkładać zanieczyszczenie obecne w glebie. Dodatkowo sama gleba i jej jakość, np. wilgotność, stopień zakwaszenia czy też zawartość próchnicy może wpływać na aktywność degradacyjną bakterii, a tym samym na szybkość usuwania zanieczyszczeń. Tempo oczyszczenia gleby jest również zależne od biologicznej dostępności zanieczyszczeń dla bakterii. Niektóre zanieczyszczenia bardzo silnie wiążą się z cząsteczkami gleby, sprawia to, że bakterie nie są w stanie ich pobrać i przekształcić do form mniej toksycznych. W przypadku usuwania zanieczyszczeń bezpośrednio ze środowiska, dużym problemem jest zmienność warunków pogodowych, takich jak będących na przykład efektem następujących po sobie pór roku i związanymi z tymi zmianami temperatur oraz opadów. Sprawia to, że bakterie muszą zmagać się nie tylko z zanieczyszczeniem, ale też z warunkami pogodowymi aktualnie panującymi na danym obszarze. Ponadto zanieczyszczone gleby często są ubogie w próchnicę oraz azot i fosfor, czyli związki, które są niezbędne dla prawidłowego rozwoju bakterii w środowisku. Wszystkie te czynniki wpływają na niską szybkość usuwania zanieczyszczeń ze skażonej gleby i skłaniają do poszukiwań metod oraz technologii, które przyspieszą i usprawnią ten proces. Biorąc pod uwagę niską efektywność procesu biodegradacji, zwłaszcza w warunkach środowiskowych,
Przedmiotem szczególnych zainteresowań naukowców stało się poszukiwanie innych, alternatywnych, naturalnych metod usuwania zanieczyszczeń z gleby. I właśnie taką obiecującą i szybko rozwijającą się metodą, która pozwala nam oczyścić glebę z zanieczyszczeń, jest wykorzystanie roślin, czyli fitoremediacja. Zdolność roślin do usuwania związków toksycznych zaobserwowano, porównując skażenia na terenach porośniętych i nieporośniętych roślinnością. Na podstawie tych badań stwierdzono, iż rośliny pełnią ważną rolę w procesie usuwania zanieczyszczeń. Obecne liczne dane literaturowe potwierdzają pozytywne efekty stosowania roślin w celu usuwania zanieczyszczeń ze skażonych obszarów. Rośliny wykorzystywane do usuwania zanieczyszczeń muszą charakteryzować się przede wszystkim zdolnością do wzrostu w skażonej glebie oraz zdolnością do poboru zanieczyszczeń i ich akumulacji w swoich tkankach, np. korzeniach, łodygach czy liściach. Do usuwania zanieczyszczeń z gleb często wybiera się rośliny o szybkim tempie wzrostu i wysokim plonie, np. wierzba czy miskat. Rośliny takie zdolne są do akumulacji znacznie większych ilości substancji toksycznych w porównaniu do roślin wolnorosnących i o niskiej biomasie. Istotną cechą, która wpływa na tempo usuwania zanieczyszczeń przez roślinę, jest jej system korzeniowy. To właśnie dzięki systemowi korzeniowemu roślina może pobierać zanieczyszczenia z gleby, zapobiegając ich dalszemu rozprzestrzenianiu się. Jednak pobór zanieczyszczeń to nie wszystko. Roślina poprzez swój system korzeniowy wydziela do gleby szereg substancji, tzw. eksudatów roślinnych, za pomocą których kontaktuje się z bakteriami i stymuluje ich rozwój oraz aktywność degradacyjną. Naukowcy szacują, iż ponad 1/3 cukrów, białek i innych substancji produkowanych przez roślinę w trakcie fotosyntezy gromadzona jest właśnie w glebie międzykorzeniowej. To z kolei sprawia, że taka gleba jest bogata w substancje odżywcze, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju bakterii i ich aktywności degradacyjnej względem zanieczyszczeń. Dowodem na wysoką aktywność degradacyjną bakterii żyjących w strefie korzeniowej roślin jest fakt, iż 1 gram takiej gleby zawiera 10 do 12 razy większą ilość mikroorganizmów niż gleba nieporośnięta roślinnością. Dodatkowo rośliny mogą regulować nie tylko ilość, ale również skład wydzielanych substancji, które stymulują rozwój i aktywność degradacyjną bakterii. Powoduje to modyfikację w ilości bakterii i ich różnorodności, a tym samym ich efektywności pod kątem usuwania zanieczyszczeń. Również bakterie zasiedlające strefę korzeniową pełnią szereg funkcji względem rośliny. Przede wszystkim chronią roślinę przed stresem wywołanym zbyt dużym stężeniem danego zanieczyszczenia, np. poprzez wydzielanie odpowiednich związków. Podnoszą odporność rośliny na warunki stresowe, produkują regulatory wzrostu, wydzielają enzymy oraz wykorzystują zanieczyszczenia organiczne jako źródło węgla, zanim wpłyną one negatywnie na rozwój rośliny. Proces fitoremediacji mogą również wspomagać bakterie endofityczne, które zwykle żyją w przestrzeniach międzykomórkowych oraz w ksylemie. Ze względu na bezpośredni kontakt z glebą, największą bioróżnorodność bakterii endofitycznych, zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym, obserwujemy w korzeniach. Ostatnie badania dowiodły, że bakterie endofityczne odgrywają ważną rolę w procesach rozkładu zanieczyszczeń organicznych. Zdolność endofitów do degradacji tych związków wynika przede wszystkim z ich ewolucyjnej adaptacji do rozkładu metabolitów roślinnych, z których wiele ma strukturę pierścieniową, czyli bardzo podobną do zanieczyszczeń. Ze względu na bliskie wzajemne oddziaływanie z żywicielem, endofity mogą być szczególnie pomocne w biodegradacji zanieczyszczeń organicznych. Podsumowując, współdziałanie roślin i bakterii przykuwa szczególną uwagę naukowców jako jedna z najefektywniejszych naturalnych metod usuwania szkodliwych substancji ze środowiska. Należy jednak pamiętać, iż tempo usuwania zanieczyszczeń w strefie korzeniowej roślin zależy przede wszystkim od zdolności bakterii do kolonizacji korzeni i przystosowania się do danego stężenia zanieczyszczenia oraz od zdolności samej rośliny do produkcji substancji, które stymulują rozwój i aktywność bakterii. Stąd też prowadzi się coraz bardziej intensywne badania nad odpowiednim doborem zarówno roślin, jak i bakterii w celu maksymalizacji tego procesu. Dzisiaj to już wszystko. Ja chciałabym bardzo serdecznie podziękować Wam za uwagę. W przypadku jakichkolwiek pytań proszę kontaktujcie się ze mną na mój adres mailowy, który podaję na slajdzie. I jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.